2018 to rok wyjątkowy i ta wyjątkowość w Polkowicach zaznaczy się w nazwach i symbolach. Rada Miejska na wniosek burmistrza na ostatniej sesji podjęła decyzję o nadaniu ulicom i rondom nazw związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Co roku w Polkowicach organizujemy wiele fajnych, ciekawych inicjatyw związanych z tym ważnym świętem naszym, narodowym. Natomiast ten rok jest wyjątkowy, dlatego już zaczynamy. Na ostatniej sesji poprzedniej przedstawiłem taki wstępny jakby harmonogram i kilka słów powiedziałem o tym, co chcemy w tym roku zrobić i zorganizować dla mieszkańców. Dzisiaj natomiast zaproponowałem trzy projekty uchwał, dzięki którym powstały nowe nazwy dla chyba najdłuższej ulicy teraz w naszym mieście i w naszej gminie. Jest to w obszarze miasta cała droga krajowa numer 3. Mimo że już od wielu lat jest to centralna droga w kierunku północ-południe przebiegająca przez nasze miasto, nie miała nazwy. Zaproponowałem i cieszę się, że radni jednogłośnie przyjęli moją propozycję, aby ta droga nosiła nazwę Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jak się uchwała uprawomocni, to będziemy mieć taką nową ulicę w mieście. Mieszkańcy, myślę, że będą z tego dumni, bo nie ma co ukrywać, marszałek jest bezdyskusyjną postacią naszej historii i po prostu jest to doskonała okazja, żeby uczcić jego pamięć. Na 50-lecie odzyskania przez Polkowice praw miejskich na wieżowcu przy ratowników powstał mural. W podobny sposób upamiętniona zostanie setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Drugą uchwałą, którą zaproponowałem, jest nadanie nazwy nowemu rondu, które niedługo zacznie powstawać przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej, Dąbrowskiego, ulicy Małej i Legnickiej, obok Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej. Duże skrzyżowanie w mieście, tam powstanie rondo i zaproponowałem nazwę dla ronda Rondo 11 listopada. Radni przyjęli jednogłośnie. Bardzo dziękuję. I trzecim skrzyżowaniem, które również będzie rondem, gdzie już dzisiaj podpisaliśmy umowę na wykonanie drogi i wszystkich skrzyżowań, w tym skrzyżowania w ruchu okrężnym, czyli ronda u zbiegu ulic Dąbrowskiego, ulicy Polnej, ulicy Wojska Polskiego. To można powiedzieć na górce za beczką, jak to polkowiczanie mówią. Tam będzie rondo. I rondo będzie nosiło nazwę Ronda Niepodległości. Wyjątkowy rok 2018 to także inne wydarzenia związane z obchodami tej rocznicy, a warto pamiętać już teraz o imprezie cyklicznej, czyli Biegu Niepodległości, który jak zawsze związany jest ze świętem 11 listopada.